Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic. Dokończmy sobie rzeźnię tutaj w starym oborze. Niech tylko ktoś nam spróbuje stanąć na drodze. Kupiłem sobie wszystkie części Batmana z PS3 na Steamie. I bardzo chętnie sobie je ogram, bo nigdy nie miałem przyjemności, a wiem, że są to podobno wspaniałe gry. Spali się czy nie? I tak samo dzisiaj zacząłem serię z Detroit Become Human. Też może być fajnie. Mapa kolonii. Co jest, kolego? Chcesz się bić? O, chce się bić. Szaleniec. No i po co ci to było? Nie mogłeś uciekać, jak tamten kopacz. No, może i nie mógł. O, Baltaran tu leży. O! A masz. Okej. Okay. Płonął i to nie jeden. Lekka kusza bełt. To skromny ekwipunek. I biedny Kyle. O ty kurde. Spryciarz, co? Okej. Okay. Don't mess with szalony bezimienny. Okej, okej, okej. Zbliżamy się coraz bardziej do zamku. O, zobaczymy sobie zaraz, jakie nastawienie ma wrzód. Chyba, że nie żyje już. A jest taka możliwość, nie? Pozwolę sobie zapisać. I dokończymy tu dzieła. A tam chyba w ogóle kruk leży. Chociaż nie przypominam sobie, żebym go pacyfikował. Ten łobuz to żywotny, co? No tak. Nie, kruk tam stoi. Okej, kto tu biegnie? O kurde. Snajper. Do diabła. Czemu mnie obudziłeś? Do diabła. Taki spryciarz? O kurde, kruk biegnie. No nie ma się co go bać, nie? Przynajmniej nie w tej części. Dobra. Zróbmy z nim porządek. Ten się nie spali, nie? Oczywiście, że nie. Arto! Nie, Bezi! Och, kurczę. Drewniaku ty. Haha, spadaj! No jasne, już mnie tu nie ma. Zażyjmy sobie trochę wyciągu. Zażyjmy, ciekawe czy to nie jest zabronione słowo. A zresztą, co mnie to obchodzi? Arto! Najlepiej by było, jakbyś się podpalił. No i co? No, za daleko już. Szkoda. Kruk. Prawo kruka. O, lepsze. I brakuje nam 10 punktów siły. Tego pana trzeba spopielić. Perfekt. Arto. Bach. Spłonie czy nie? Nie spłonie, nie? Oczywiście, że nie. O kurde. Jaki szermierz. O. 800 punktów. Spoko.
Bardzo ładny prezent na pożegnanie. Pierścień. Miecz Arto. No, też fajny. O. Zaszalała nam kamera troszkę. Zaraz sobie sprawdzimy tę świątynię. O kurde. Chłop jak ciśnie w ogóle. Tymi bełtami. Nieźle, nieźle. Ten tam wygląda jakby chciał w łeb dostać, co? Przekonajmy się. O, smuteczek. Okej, cień, on będzie uciekał, tak? Naturalnie, tam jakiś strażnik straszliwy. Chce mi się dobrać do skóry. Oczywiście mu na to nie pozwolimy, co? Ej, ej, ej. O kurde, ale jazda. No dobra, większy eliksir. Ognista burza. Trzeba podpalić tego chłopaczka. Okej. Bezi. Dokładnie. Może jeszcze jeden duży? Trochę many i musimy jakoś się uporać z tym tutaj. Snajperem. Ajajaj. No nie, nie tędy droga. Czym się różnią te od tego? Podbiegniemy. No i co ty na to? Przepuśćcie mnie do Gomeza, wszyscy. Okej, jest całkiem sympatycznie. Jest klawo. Tu nikogo nie widać. To co, włazimy do zamku. Naturalnie sobie zapiszę. I zobaczmy, co tutaj na nas czeka. Słychać, że ktoś się czai, tylko nie wiem, z której strony wybiegnie. Cira. Myję podłogę. Jest Gomez. I nie jest do nas wrogo nastawiony. Co ciekawe. Cira. Odejdź. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. Ależ tu macie echo. Terafia. Dobra, zagadajmy z Gomezem. Jak się tu dostałeś? Czekaj no. Czy to nie ty walczyłeś z naszymi ludźmi w wolnej kopalni? Nie. Twoi ludzie nie mieli prawa jej atakować. Musiałem zapobiec twoim szalonym zapędom. Rozmowa ze mną takim tonem wymaga pewnej odwagi. Ale zjawianie się tutaj tak po prostu to już zwykła głupota. Osobiście dopilnuję, żebyś już nigdy nie wszedł mi w drogę. Ani się waż używać czarów. No ale to powstrzymasz mnie? Oj, Gomezie, Gomezie. Taki to Gomez. Gniew Innosa miał. Fajny. Nie powiem, że nie. Okej. Właściwie to tylko po to tu przyszedłem, nie?
Tych skrzynek nie będę otwierać, już to sobie darujemy. Właściwie to wychodzimy z tego obozu. Umarł król, niech żyje król. To już teraz chyba nie jest stary obóz, tylko wolny obóz. Jest tu nasz kolega Milton. Witaj, przyjacielu. Dawno się nie widzieliśmy. No cześć, hej. Milton. Wiele się wydarzyło od naszego ostatniego spotkania. Chętnie bym ci wszystko opowiedział, ale chwilowo nie mam czasu. Bardzo się śpieszę. Potrzebuję twojej pomocy. Co się stało? Jak mogę ci pomóc? Chodźmy w jakieś ustronne miejsce, gdzie będziemy mogli spokojnie porozmawiać. Dobrze, chodź za mną. Ty, to nie w tę stronę. Okej, niech będzie biblioteka. A teraz mów, co się stało? Muszę wykorzystać magiczną energię kopca rudy, a wolałbym nie pytać magów wody o pozwolenie. Żartujesz sobie ze mnie. To nie pora na żarty. Mówię poważnie. Spotkałem Xardasa, nekromantę. Wypełniam jego polecenia. Xardas? Zaczynasz mnie przerażać. Nikt z nim nie rozmawiał, odkąd opuścił stary obóz. Ja rozmawiałem. Do czego potrzebna ci jest energia kopca rudy? Muszę ją skumulować w tym oto mieczu. Cóż za niesamowita broń? Nazywa się Uriziel. Xardas dał mi magiczne zaklęcie. Będziesz musiał je odczytać, podczas gdy ja dotknę rudy mieczem. Mówisz, że trzeba je tylko odczytać? Ale Saturas i jego magowie nie puszczą nam tego płazem. Musimy zaryzykować. To bardzo, bardzo ważne. Ważne dla wszystkich mieszkańców kolonii. Nic nie rozumiem. Dzięki temu wydostaniemy się na wolność. Musisz mi zaufać. Dobrze, po tym wszystkim, co dla nas zrobiłeś, ufam ci bezgranicznie. No. No i wygląda na to, że nawet Xardas darzy cię zaufaniem. No. Spotkamy się przy kopcu rudy. Tylko nikomu ani słowa. No. Dobrze, zatem spotkamy się przy kopcu. Do zobaczenia. To jeszcze sobie pohandlujmy z Riordianem, zanim to zrobimy. Bo potem faktycznie mogą nas troszkę nie lubić. Witaj. Hej. No to pohandlujmy. Co? Ty tu nic ciekawego nie masz, kolego. Kurczę, 214 tego, 127 tego. Oj. To co, sobie chyba odpuścimy handelek, co? No mogę wziąć z 5 takich. 5 takich. 5 takich. Niech będzie. Motorków nie. Okej. Chodźmy do Miltena. Ja pierdzielę. Może sobie ustawię teleport do Xardasa od razu, zawczasu. Żeby nie było jakiś niesnasek. Op. Spoko. Będziemy musieli chwilę poczekać na niego, nie? Leżą bryłki. Okej. Bogactwo, część główna. O, idzie. Całkiem sprawnie mu to poszło, nie? Come on. Okej. Masz miecz i zaklęcie? Jasne. Do zobaczenia. Witaj. Co jest? Do zobaczenia. No nie mówcie mi nawet, że
Oddałem Riordanowi Uryziel. Niemożliwe. Przekaz energii. Zaklęcie mam, nie? Takie rzeczy tylko na moich filmach. Łapka w górę. Cios łapą. Chłop ile lutni miał przy sobie. Mam Uryziel. Sprzedałem go Riordanowi, ale niestety założył go sobie na plecy i musiałem skorzystać z Marvina. A tak czy siak, mamy Uryziel. Okej, okay, przejdźmy do rytuału. Miltenie? Proszę, oto ono. Jesteś gotów? Nie, ale nie mamy wielkiego wyboru. Teraz albo nigdy. Zatem do dzieła. Sukces. O cholera. Dobra, uciekamy do nekromanty. Nie mamy zbyt wielkiego wyboru, nie? Leże śniącego. Super. Zawsze to... Gotowe! Niesamowite. Ten szary kryształ rozbłysnął pięknym błękitem. Aha. To chowaj, to chowaj. Od razu wiedziałem, że musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Och, Bezi. To dobry znak. Wygląda na to, że cała energia z kopca została przeniesiona na miecz. Ale nasze działania zwróciły uwagę strażników. Teleportuj się stąd. Natychmiast. A co z tobą? O mnie się nie martw. Coś wymyślę. Uciekaj stąd. Już! Dobra. Pyk, pyk, pyk. Do widzenia. Co złego, to nie ja. Cóż my mamy za mieczyk teraz? Uryziel. Obrażenia magiczne 120, obrażenia od ognia 30. Wymagana siła 30. Jest moc, co? No, jest konkretny ten miecz. Tylko szkoda, że dwuręczny. Zresztą, Bezi to jest mag. Nigdy o tym nie zapominajcie. Tak samo w trójce, tak samo i w jedynce. No i w dwójce też sobie zrobimy maga, nie? Halo? Witaj. Udało mi się. Uryziel znów posiada magiczną aurę. Niesamowite. Miecz odzyskał swą dawną moc. Dysponujesz teraz nie lada orężem. Aha. Będę mógł posługiwać się tym mieczem, mimo że jestem magiem? Przyjrzyj mu się uważnie. Zauważyłeś zapewne ten duży błękitny klejnot zatopiony w ostrzu. Cała energia magiczna miecza skumulowana jest właśnie tutaj. Jeśli usunę klejnot, będę mógł stworzyć magiczną runę posiadającą wszystkie te cechy, które czynią Uryziel tak szczególnym orężem. To zrób to. Magiczna runa stworzona z Uryziel? W bitwie ta runa będzie równie niebezpieczna, co sam miecz. Ale nie zapominaj, że jedynie mag szóstego kręgu może zapanować nad tak potężną magią. Easy. Chcę, żebyś usunął klejnot z Uryziela. Od tej decyzji nie ma odwrotu. Jesteś pewien, że chcesz, abym usunął klejnot? Jasne. Jeśli tego właśnie chcesz, proszę, oto miecz i runa. Gówniany miecz i gówniana runa. O, jest taki jak był przedtem, tak? Fala śmierci Uryziela. Obrażenia magiczne 200. No nie, no jest okej. Okay. To wrzucimy sobie zamiast ognistej burzy pod czwóreczkę.
Okej. Pierścień śmierci. Wyjdę z wieży. Twarde lądowanie. No i fajnie. Całkiem sympatycznie. Wracajmy w takim razie do świątyni śniącego. Oj, nie to. Ale już niech będzie. Teraz zobaczcie, jak ja dobrze pamiętam drogę. No, mam nadzieję, że się nie skompromituję. Au. No najlepiej by było tędy. Ale nic z tego, nie? Żadnych zwierzaków nie ma. Nic nam się tu nie porespiło. Jest urszak. Ale nie chce z nami gadać. Miasto orków też opustoszałe. Napój lekkości. Kochani, no niechybnie zbliżamy się do końca gry. Hop. O, siekiera. Róż Brogdar. Brogdar Ogar. Tędy? Chyba tędy. Znowu przez te piedestały będzie trzeba skakać. O nie. Tylko nie to. Światło. Pyk. O. Od razu nieco przyjemniej. Skończył nam się napój, ale najpierw przeskoczę na drugą stronę. Ponieważ, jak wiadomo, z Bezy nigdy nic nie wiadomo. Okej, okay, może teraz ten. Co by co chwilę tego nie wrzucać. Tu raczej przeciwników już żadnych nie spotkamy też, nie? Nie sądzę. Siekierka. Chodźmy tędy. Teraz może tutaj na górę? Chodźmy prosto. Przejdę całą drogę na wprost. Tajemnicza kapliczka. Tu chłop trzyma napój w ogóle dla nas. O! Co to za ziomeczek szalony? Śmiertelny! Jak śmierzę zakłócać mój spokój? Przygotuj się na śmierć! Jeszcze się przekonamy, na kogo przyszła pora, ty gnijący ochłapie. Tak jest. Ała. Nie no, nie możesz tak robić, stary, bo nie mam zapisu. Ojeny. Ojeny, jeny. Okej, okay, dostał 4 strzały. Nie no, nie jest w stanie zrobić krzywdy bez jemu, na szczęście. Och, na strzała został. Okej. Okay. Ale upierdliwy chłop, co? O, zwój. Jest jakiś napój.
Cóż to za zwój? Śmierć ożywieńcom, spoko. No właśnie, dawno nie robiłem zapisu. Jakby się gra wysypała, to by mi było bardzo smutno. Pyk. Okej. Nie mamy w ogóle żadnej misji. Ale to oznacza jedno, że jednak musieliśmy iść tędy górą. Pierwsza myśl zawsze najlepsza, co? Akrobatyka. No. Kurde blade. Mam nadzieję, że go chociaż morda boli. No pezi. Nie ćwicz. Dobra, skok. Jest. Gitara. To może tędy. Tu przełącznik w ogóle jakiś. Podejrzany. O! Strzała. Jest kolejny paskuda. Śmiertelny! Twój czas właśnie dobiegł końca. Ależ skąd kobiety i gnijące mumie przodem? I tyle w temacie. Ała, ała. Chciałbym się zbliżyć trochę do niego. O, dobra. Ty, o chłapie, grom. Krąg czwarty, obrażenia na sekundę 25. Brzmi całkiem spoko. Okej, pułapka pod nogami. Trochę hamuwa, co? I co teraz? Skoczmy tu na górę. Aha, tu się strzela z łuku. Pyk. A to wyżej? Ściągnie mnie ta pułapka, czy nie? Gniewna stal. Chest. Pusty. Pirokineza. Napój. Chest. Okej. Ale w ten drugi, Bezi. W ten drugi. Niedobrze. Okej. No, żeż... Nie wierzę. Co, nie ma opcji, tak? Tutaj mnie ten kafelek blokuje. Dobra, zlezę jeszcze raz tam na dół. Światło. O. No dobra, ma to sens. Ruszamy dalej. Potrzebny będzie napój. O, bonus do zręczności 8.
Do siły też? Jest. Eliksir ducha. Nawet dwa. Eliksir życia. Super, ekstra. Kolejny potężny buścik dla Beziego. Okej. Okay. Czyli trzeba było tu wejść i tak. A ilu mamy pokonanych tych dziwaków? Ciężko powiedzieć. O nie. Ała. Pośpiech gubi, nie? O, widziałem przez chwilę przez tekstury. Tam chyba nie idziemy, tam był ten okrąg taki, nie? Może i nie. O, tam stoi jakiś łepek. Au. Ale to jest ten okrąg, tak jest. To skąd on się tu wziął? To jest ten okrąg, tak? Tak, jak najbardziej. Czy nagle przeciwnicy porespili? Tam w środku ktoś jest? Nie. Dobra, zawracamy. To nie tego tu szukamy. Au. Okej. Pełne zdrowie. Dosyć ważne. Pełna mana. Również nie zaszkodzi. Którędy teraz? Tutaj nie. Czy dalej tam? O! Bardzo się cieszę, że ominęliśmy te platformy głupie. Słychać kogoś niemiłego? Ale nie ma tu nikogo niemiłego. I dobrze, kochani, zanim podejdziemy do tamtego paskudnego gostka, zakończymy sobie ten odcinek. Ja dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczyska.